Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. 18 odcinek zabaw biegowych. Jak słyszycie mój głos, nie jest lekko, ale damy radę. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski pozostawiły w moim organizmie piętno, ale ja się cieszę, bo poszło nie najgorzej, ale nie o tym. Dzisiaj zaczyna oczywiście klasycznie Mati, zaczyna Ultra. Będziemy również mieli gości, dwójkę z Ultra, z biegów Ultra, z biegów górskich. Mati, oddaję Ci głos. Bardzo mi miło, ja dzisiaj o głos postaram się zadbać w sposób co najmniej przyzwoity. Zaczniemy od tego, co działo się w ostatni weekend w Polsce. Tatra Sky Marathon i gospodarz kolejnej odsłony Pucharu Świata w WMRA. Tatra Sky po raz drugi rozgrywany w Kościelisku. W zeszłym roku pierwsza inauguracyjna odsłona, w tym roku po raz drugi. W zeszłym roku z całkiem niezłą pompą, w tym roku ponownie. Zjechała, można powiedzieć, dobra ekipa, na pewno czołówka polska. Dodatkowo zawodnicy z zagranicy, którzy też pokazali, jak po Tatrach można biegać. No i cóż, wygrywa Słowak Frano, który w zeszłym roku przybiega za Bartkiem Przedwojewskim. I to, co mnie się kojarzy z zeszłego roku, to, że chłopak jest drobnej budowy, biega niesamowicie luźno. Ja do dziś pamiętam, jak przebiegał po Bartku Przedwojewskim. Wyglądał, mimo że biegł za nim, no to wyglądał dużo lepiej. A w perspektywie kolejnych zawodników, jak biegł Bartek Misiak, Kamil czy Andrzej Witek, no to w ogóle robił piekielne wrażenie. W tym roku Bartka nie ma, więc triumfuje dość znacznie. No i właśnie, triumfuje nad drugim Andrzejem Witkiem, który fantastycznie odrabia lekcję z zeszłego roku, kiedy to na ostatnim odcinku trasy Tatra Sky Maratonu przeżywał bardzo duże problemy fizyczne. Finalnie ląduje poza podium Mistrzostw Polski na Tatra Sky Maratonie. W tym roku, jak cały sezon Andrzeja jest, można powiedzieć, wybitnie dobry. Mam nadzieję, że to cały czas jest jeszcze tendencja zwyżkowa. Wzrostowa, dokładnie. Andrzej się rozwija, przybiega drugi. Miejsce trzecie w tym biegu również zawodnik z zagranicy, Raul Criado. Wszyscy panowie poniżej 4,40 na bardzo wymagającej trasie, ponad 40-kilometrowej, ponad 3000 metrów przewyższenia, w tym bieg na Krzesanice, w bieg na Stary Robociański. Wśród pań mogę powiedzieć, że na pewno obsada nie gorsza, a wręcz lepsza. Na starcie pojawia się Marcela Wasinowa, więc dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Świata w skyrunningu. Ona triumfuje tuż przed Kasią Solińską, do której dzisiaj w towarzystwie Maćka Dąbrowskiego, który był na Tatra Sky Maratonie 11. Porozmawiamy, podyskutujemy, jak było, co dalej, co w trawie piszczy w Draganowej. No to ty dzwoń, bo ja nie mam numeru. Znaczy, ja mam do Kasi, ale nie wiem, czy Maciek wie, że mam do Kasi. Nieważne, ogarniemy. Dobra. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości, wyjątkowych dlatego, że po raz pierwszy mamy dwie osoby. Wyjątkowe osoby, niespotykane osoby, które kilka miesięcy temu podjęły decyzję o tym, aby przeprowadzić się z urokliwego Krakowa, może niekoniecznie, do wyjątkowej Draganowej, czyli zamieniają duże miasto na górskie szlaki. Naszymi gośćmi jest Kasia Solińska oraz Maciek Dąbrowski. Brawa fanów. Brawo! Dziękujemy. Kilka dni temu braliście udział w Tatra Sky Maratonie. Kasia miejsce drugie, Maciek miejsce 11. No i chyba nie przedłużając, specjalnie oddaję głos. Kasia, jak się biegło, dlaczego tak dobrze? Jak to jest pokonać mistrzynię świata Charlotte Morgan? No i Maciek, jak to jest walczyć czysto z treningu na biegu, który ma ponad 3000 metrów przewyższenia? Nie jest łatwym biegiem, na który trener w zasadzie nie daje ani chwili spokoju. To tak, może ja zacznę od tego, że marzył mi się taki bieg, gdzie będę się czuła bardzo dobrze, gdzie wszystko zagra. Czyli żywienie, nastawienie, głowa, no i oczywiście właśnie taka możliwość wykorzystania tego, co wypracowałam na treningach, bo trochę tej pracy faktycznie było. No i przede wszystkim po Lavaredo, które było dla mnie bardzo ciężkie, bo przez ostatnie 4 godziny biegu miałam ogromne skurcze w całych nogach, więc naprawdę ocierpiałam się troszeczkę na tym biegu. I też właśnie Tatra Sky Marathon był takim biegiem troszeczkę z treningu, troszeczkę właśnie bez takich większych oczekiwań. Więc stanęłam na linii startu zupełnie spokojna, z taką głową, że czy to będzie piąte, dziesiąte miejsce, to biorę pełnymi garściami. Chciałam po prostu pobiec ten bieg
tak jak się czuję. No i właśnie, obserwowałam siebie, obserwowałam to, jak mój organizm dyktuje po prostu ten bieg. No i wyszło naprawdę świetnie. Czułam się bardzo mocno na podejściach, dosyć zachowawczo z biegi, bo też mam w głowie, że za 2 tygodnie chudy Wawrzyniec, który też będzie dosyć dużym i długim wyzwaniem, więc chciałam po prostu kończyć ten bieg w całości i też z jakimś zapasem energii właśnie na za 2 tygodnie. Także było fantastycznie, pogoda też bardzo sprzyjała, więc widoki były niesamowite. Kibice też bardzo dopingowali na trasie, wszyscy mijani zawodnicy czy osoby, które gdzieś tam właśnie wolontariusze stali na nagraniach. No to było coś niesamowitego, dodawało skrzydeł. A wiecie, ja jestem taka, że czerpię energię chyba ze słońca i z uśmiechu, więc to naprawdę mnie napędzało i było rewelacyjnie. Także dla mnie ten bieg potoczył się naprawdę świetnie. No być w towarzystwie tak wspaniałych zawodniczek jak właśnie Mercela, to było coś niezwykłego. Ja tylko wejdę jeszcze słowo, zanim oddam głos Maćkowi. A jak to jest biec w biegu, w którym brakuje najlepszego supportera? Bo w zeszłym roku, pamiętam, z Maćkiem, no Maciek supportował ciebie. Jak było w tym roku? No było ciężej bez niego. Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie wolę, kiedy Maciek jest gdzieś tam na trasie i mnie wspiera i mam taki dodatkowy cel, żeby dobiec do jakiegoś miejsca i go zobaczyć. Natomiast Maciek zrobił rzecz niewiarygodną, bo na przykład jak miałam Jacka Denekę, to mówił, że Maciek kazał mi przekazać, że jest ze mnie bardzo dumny i z tego jak biegnę i że biegnę świetnie. Także no, już dodało mi to mega skrzydeł i dużo energii. I tak samo później na drugim punkcie odżywczym Łukasz i Ola, którzy nas supportowali, też przekazali mi wiadomość od Maćka, że jest bardzo dumny. No i to jest niezwykłe, że on podczas swojej walki, swojego biegu miał czas i myślał o tym, jak mi idzie i prosił o przekazanie takich fantastycznych informacji, więc no, nie mogło być inaczej, jak to, żeby dobiec jak najszybciej zobaczyć go na mecie. Bo to jest złoty chłopak, któremu oddajemy głos. Maciek, jak to wyglądało z twojej perspektywy? W zeszłym roku support wiem, że nie był łatwy, bo nigdy nie jest łatwo supportować. Jak było w tym roku? Tak, to prawda. Ja bardzo lubię supportować Kasię, aczkolwiek też czasami lubię wystartować sam, więc no, musimy jakoś czasami się dogadać. No i wtedy załatwiamy jakichś innych, to znaczy ja muszę to ogarnąć i załatwiam jakichś innych supporterów. No i w tym roku nam się udało, Ola razem z Łukaszem świetnie się sprawdzili. No i dzięki temu spokojnie mogłem stanąć na linii startu. W tamtym roku ze startu wyłączyła mnie kontuzja, bo miałem skręcony staw skokowy. No i niestety nie porywałbym się na Tatry w takim stanie, dzięki czemu wspierałem Kasię na trasie, ale w tym roku jak dostałem zaproszenie od Marcina Rzeszutka, no to stwierdziłem, że super by było wystartować, aczkolwiek impreza była bardzo blisko Mistrzostw Polski oraz biegu Granioł Tatr, który już też jest za niecały miesiąc. Więc udało się jakoś wyperswadować to z trenerem, ten start w Tatrzańskim Maratonie. Powiedział, że okej, wystartujemy, ale nie schodzimy nic z obciążenia, bo no, bez sensu schodzić 2 tygodnie przed, jeśli tapering będzie zdecydowanie później, więc stwierdził, że pobiegniemy, zobaczymy co będzie. Także jeszcze tutaj w Beskidzie Niskim w środę zrobiłem 4 godziny po górach, 2,5 godziny wybiegania w czwartek w Tatrach, 1,5 godziny gdzieś drogą pod Reglami w piątek. No i stanąłem na starcie trochę zmęczony. Ale było super, biegło mi się równo, nie miałem problemów żołądkowych, tak jak to było na Alvareto, więc to dla mnie było najważniejsze, ponieważ tutaj żele wchodziły bez problemu, zjadłem ich chyba 9, z tego co pamiętam, wypiłem 3 litry izotonika, więc było bardzo fajnie. Nie miałem też kryzysów na trasie, od w sumie początku do końca biegłem, może miejsce nie jest jakieś świetne, bo dużo osób po starcie pytało się mnie, nawet jakiś taki chłopak podszedł i się mnie zapytał: ej, to chyba nie jesteś zadowolony, nie? Bo wynik to dupy nie urywa. Mówię. I tak stanąłem, pomyślałem, co mu to odpowiedzieć, no bo no nie, że coś tam się chce tłumaczyć, ale no jakby sami dobrze wiecie, z pełnego obciążenia ciężko wejść w bieg czasami w zawody, tym bardziej po Tatrach, gdzie masz ponad 3000 metrów przewyższenia. Ale było super, czułem się fajnie.
wyprzedziła mnie tylko jedna kobieta, ta druga, co siedzi tu po prawej stronie, na szczęście mnie nie dogoniła. Nie mam wstydu. Tak naprawdę do Jacka mówiłem, że powiedz jej, żeby mnie nie wyprzedzała, bo będzie wstyd, ale Jacek nie chciał tego powiedzieć i powiedział, że jestem z nidą. Nie żartuję, tak naprawdę cieszyłem się, że Kasi idzie świetnie i z uśmiechem od startu do samej mety. A i myślę już o Chudym Wawrzyńcu, tam stawka będzie naprawdę mocna, no bo jest lista, jest pełna dobrych nazwisk, a po Chudym trzeba szybko się regenerować i wracać w Tatry na praktycznie dwa razy dłuższy bieg od tego, który właśnie miał miejsce ostatnio, Tatrowskiej Maraton. To ja zanim oddam głos może Szymonowi, tylko powiem, że ja wiem, jak to jest mieć w obliczu strach przegrania z Kasią Pozuku, jak mnie wyprzedzała, jest to duży strach i duża dawka motywacji teraz. No a druga sprawa, jak mówisz, że no, Tatrowski Maraton chyba jest idealnym przetarciem przed biegiem ultrabiegiem Tatr, więc jak najbardziej treningowo, bo mówi się, że kto nie biega w Tatrach, ten nie wygrywa w Tatrach. Więc no, ty już biegasz w Tatrach, więc wygrasz w Tatrach. No, tak, akurat w tym roku nie mieliśmy jakoś bardzo dużo możliwości biegania w Tatrach, ponieważ przed wyjazdem w Dolomity jeszcze leżał tam śnieg, a po powrocie no w sumie chwila i, no i już były zawody, więc tak, Tatrowski Maraton był idealnym przetarciem. No już nie mogę się doczekać też na bieganiu Tatr. Poczekam na niego od 2019 roku, kiedy to też supportowałem Kasię, bo nie zostałem też wylosowany do biegu. No i myślę, że będzie fajnie. No faktycznie byliśmy tak. Tam. No na pewno. Ja oddaję głos Szymonowi. Dobrze, to wspominaliście o Lavaredo. Tam wiemy, jak było. O tym mówił ostatnio Mati. Natomiast jeżeli chodzi o pytania od widzów, to Lucyna Walaszczyk pyta, prosiła, żeby was zapytać o wasz wymarzony bieg na świecie i takim, którym chcielibyście wziąć udział, którym chcielibyście pobiec i takie to by było spełnienie dla was marzeń. Ja nie będę oryginalna, naprawdę. I jak powiem, że UTMB to jest taki po prostu bieg koronny, tak? Gdzieś tam taka, można powiedzieć, mini igrzyska olimpijskie, tak? Dla ultrasów. Naprawdę chciałabym tam kiedyś wystartować, ale wiem, że na to jeszcze muszę chwileczkę poczekać i potrenować. Także jestem cierpliwa i naprawdę fajnie mieć taki daleki cel, bo cała droga naprawdę cieszy i wszystko ma wtedy sens, a po drodze na pewno będzie jeszcze wiele wspaniałych biegów, bo jest ich organizowanych coraz więcej, a naprawdę jeszcze gór, czy tak, szczególnie zagranicznych, mam obieganych niewiele, więc jeszcze dużo fajnego biegania przede mną, ale właśnie ta impreza, jeśli chodzi o moje największe marzenie, to jest UTMB. Właśnie w tym roku będę startować w krótszej wersji, czyli na dystansie 100 km podczas CCC, dlatego też będę mogła wspierać tydzień wcześniej Maćka na granitach, a później pakujemy walizki i jedziemy tak w Alpę. Ja podobnie jak Kasia, to znaczy ja nie mam tutaj sprecyzowanych startów właśnie, że to musi być UTMB, ale jednak nie ma co się oszukiwać, że to największe imprezy typu właśnie UTMB, czy tak jak to ostatnio startowałem na Lavaredo, no to ten start, ta cała otoczka, kibice, muzyka i tak dalej, to robi takie wrażenie. Ja na przykład ten start na Lavaredo zapamiętam na zawsze, no i wiem, że muszę tam wrócić, ponieważ niesamowite to było uczucie stać tam o tej 23 w centrum Cortiny di Ampezzo i ci wszyscy ludzie byli tam dla nas, bili brawo, no i tak tam chcemy startować, no u nas w Polsce imprezy są świetne, rozbijają się z roku na rok, ale no jeszcze brakuje trochę do takich największych festiwali, na pewno. Tatrowska na pewno pretenduje do tego, ale dajmy pewnie jeszcze Marcinowi rok, dwa, trzy. Głęboko wierzę, że taki poziom będzie osiągnięty. Zgadza się. Drugie pytanie. Szymon Jazy prosił was podpytać o to, o wasze odżywianie i o waszą dietę wege. Mówiliście trochę o supporcie, także jak u was to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te aspekty? To może ja troszeczkę o tym opowiem. To znaczy tak, współpracujemy z Andreą Wyląg, dietetykiem właśnie sportowym z Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu w Katowicach. I generalnie już teraz, kiedy nauczyliśmy się pewnych nawyków żywieniowych, nie mamy już takiej
stricte rozpisanej diety. Andrea tam nauczyła nas, tak, jaką kaloryczność powinniśmy spożywać też w odniesieniu do obciążeń treningowych, jakie mamy, które są naprawdę w każdym tygodniu inne, ale jak to gdzieś tam dopasowywać. No i przede wszystkim jakie proporcje w daniach powinny mieć, nie wiem, takie składniki jak, nie wiem, białko, węglowodany czy tłuszcze, na co właśnie zwracać uwagę przed jakimiś bardziej intensywnymi startami czy treningami. A więc faktycznie, jak się tego już troszeczkę nauczyliśmy, to komponujemy sobie dania sami. Zresztą Maciek ma w tym rewelacyjne doświadczenie. Ja jestem świetnym sous-szefem. No, a to doświadczenie w gastronomii w Norwegii zrobiły robotę. Dokładnie, ale obydwoje uwielbiamy gotować również, więc tutaj wymieniamy się, tak, tą łyżką w kuchni. No, jeśli chodzi o przygotowanie takie około startowe, no tutaj faktycznie Andrea bardzo nas wspiera, analizuje właśnie trasę, czas, który gdzieś tam mniej więcej planujemy spędzić na trasie, więc tutaj już faktycznie jakieś sugerowana ilość żeli, czy jakichś batonów, czy właśnie izoelektrolitów. Nie posłuchałam się i na Lavaredo i piłam samą wodę, więc później za to bardzo mocno zapłaciłam, ale na Tatrze, Tatrzańska i Maraton już tutaj byłam bardzo taka dokładna, jeśli chodzi o pilnowanie tego planu, który ona przygotowała, i naprawdę świetnie to zagrało, więc właśnie pilnowanie elektrolitów, izotonika, właśnie żeli czy batonu, no to jest bardzo, bardzo ważne, i właśnie dopasowanie do dystansu, do nie wiem, czasu, który właśnie planujemy spędzić w trasie, więc tak to mniej więcej u nas wygląda. No, Maciek nie je tak mięsa, tylko ryby i owoce morza, więc tutaj też uzupełnienie białka jest bardzo ważne, nie tylko poprzez właśnie jedzenie tych pokarmów, ale też właśnie jakieś odżywki białkowe, które na przykład uzupełniamy przy śniadaniu, tak, i po treningach, dokładnie. No, także mniej więcej tak to. Ogólnie dbamy o to, żeby na talerzu raczej było kolorowo, więc jest dużo warzyw, jest oczywiście porcja białka, a i węglowodany, tak. Plus oczywiście te koktajle takie potreningowe. Andrea też dba właśnie o to, żebyśmy ładowali się węglowodanami przed startem. No i te wszystkie rzeczy mamy jakby rozpisane, tego się trzymamy oczywiście, no bo tutaj to jest jednak przed biegiem, który będzie trwał 10 czy 15 godzin, bardzo ważne. Trzecie, ostatnie pytanie od Piotra Łobodzińskiego. Czy startujecie na 100 km po 100 tysięcy? Piotrek, biegnij, my nie startujemy. Nie, tak żartuję, tak naprawdę. Dzięki, Piotrze, za to pytanie. I no, co, nie ma co ukrywać, no, jeśli startowaliśmy w Krynicy podczas festiwalu, no to startowało się tam ze względu na to, że były wysokie nagrody finansowe. No i teraz właśnie ta nowa impreza, która tam powstała, jeszcze zachęca większą nagrodą finansową. No i pewnie byśmy jakoś to tam dopasowali i wystartowali. Aczkolwiek w tym roku, dokładnie w ten dzień, mój brat ma ślub. Jesteśmy pod Lublinem. Jestem jego świadkiem. Mój przyjaciel się mnie zapytał, że słuchaj, to jak to tam nie wystartujesz, to może przynajmniej pogadaj z tym bratem, czy on jakoś zrozumie. Mówię, co sobie robisz, chyba jaja. Nie dość, że to jest ślub brata, to jeszcze jestem jego świadkiem i mam mu powiedzieć, że będę biegł po 100 tysięcy, więc nie biegniemy. No i bardzo dobrze. Tak jest. Dobrze, to w takim razie dziękujemy wam bardzo, że zgodziliście się być naszymi gośćmi. Odcinek ukaże się w najbliższą niedzielę, więc zapraszamy do oglądania. Trenujcie już nie za ciężko do chudego, żeby mieć pełną świeżość. No i trzymamy kciuki za wasze zdrowie, bo jeżeli jest zdrowie, to wszystko pójdzie dobrze. I nie wybierajcie krótszej trasy na rozwidleniu na Rycerzowej. Dobra. No i Marcin Świerc przebieg teraz za tobą, Maciek, to jakbyśmy kontynuowali wątek na chudym, to też by nie było źle. Dobrze. To tyle, dobrze, co chciałem powiedzieć. Jakbyś mógł ogarnąć, no to ten, to byłbym wdzięczny, no. Okej. Dobrze, no to jak najwięcej spokoju w takim razie w Draganowej. I miłego popołudnia. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam, bez Kiwniński. Tyle z Draganowej. Uzupełniając tylko powiem, że podium poza
Marcelą Wasinową, Kasią Solińską uzupełnia Charlotte Morgan, również utalentowana, utytułowana zawodniczka, między innymi mistrzyni świata w biegu długodystansowym górskim. Dobrze kojarzę, że jest sponsorowana przez Hoka? A tego nie wiem, do sprawdzenia. Sprawdzimy i umieścimy w takim małym okienku tą zawodniczkę z logiem sponsora. Na tak samo jak umieścimy tego zawodnika, który zwyciężył w... Frano. Tak, Frano. Frano. Franek, Franek, łowca bramek, nie ma to znaczenia. Wyłożenie Frankowski, gol! Franek, łowca bramek! To się działo w ostatni weekend w Kościelisku. Oprócz biegu głównego z cyklu Pucharu Świata był również Tatra Trail, krótszy. Mogę powiedzieć zdecydowanie dużo łatwiejszy, bo około 700 metrów przewyższenia, niecałe 20 km biegania, powiedzmy, po okolicach Tatr. No i tutaj triumfuje Piotr Łobodziński przed Piotrem Jaśtalem i Dominikiem Taborem. Wśród pań Anna Fitzner, Iwona Wicha, czyli prywatnie żona Piotra Łobodzińskiego. I trzecia doświadczona, utytułowana Dominika Wiśniewska-Ulfik. Druga edycja Tatra Sky Marathonu przychodzi do historii. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że duży sukces organizacyjny, bo po 2 latach Puchar Świata, rozwój i ciekawie robiona impreza gwarantuje, że jeśli nie zabraknie energii... Marcinowi raczej ciężko, żeby zabrakło energii. Mam nadzieję, że tak, bo trzymamy kciuki, że w przyszłym roku ranga, poziom będzie wzrastał. Wierzę głęboko również, że może i frekwencja, jeśli COVID nam ucieknie. I pozdrawiamy Marcina, nie? Oczywiście pierwszy i może dzisiaj jedyny, czy nie mówimy na razie. Na razie pozdrawiamy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o Tatra Sky Marathon. Żeby też nie przedłużać tak naprawdę, wspomnijmy tylko krótko o tym, coś w świecie. Ty, Szymek, czasem lubisz o Stanach opowiedzieć, o lekkoatletyce, to ja teraz dosłownie 3 zdania na temat startów na amerykańskiej ziemi. American Races. Oh yeah! It's a honey to my ears. Tak. All right, guys, let's go. Yes. No i to jest taki moment, że ja nie wiem, jak wrócić do poziomu, więc króciutko i twardo wracam. Hard Rock 100, dystans 160-kilometrowy. 100. Włosy kota? Włosy kota. To jest możliwe, nie? Tak, to jest tak. Możliwe. Hard Rock, nie przedłużając, François Dehaene. Francuz. Triumfuje w Hard Rocku. Może nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że poprawia rekord Kiliana Jorneta o całkiem sporo. Przybiega na metę w czasie 21 godzin, 45 minut i 50 sekund. I co ciekawe, bije 2 rekordy trasy, bo Hard Rock cechuje się tym, że każdego roku biegniemy w jedną lub drugą stronę. Trasa to jest tak naprawdę pętla, więc raz biegniemy w tą, drugi raz we w tą. Ciekawe, oba rekordy należały do Kiliana. Obecnie ten jeden i tak naprawdę ten jeden globalny należy do François Dehaene, kilkukrotnego triumfatora UTMB, jak wspomniała Kasia. Prestiżowego biegu Igrzysk Olimpijskich Ultra. Tak, więc to dokładnie to oddaje, że nie jest to zawodnik przypadkowy. Wręcz bym powiedział, że jeden z najlepszych zawodników obecnie na świecie. Co ciekawe, na trasie miał pacemakera, powiedzmy zająca, tak, osoby, która mu towarzyszyła, i był to nie kto inny jak Jim Walmsley, czyli obecnie najlepszy ultramaratończyk, więc jeśli ma się takie wsparcie, no to... On już jest z teamu Hoka, to wiemy. Walmsley, tak. A podsumowując jeszcze, François Dehaene, oczywiście team Salomon, czyli kolega teamowy Bartka Przedwojewskiego. No i to tyle, jeśli chodzi o Hard Rock. Ciekawostka tylko taka, że tutaj linię mety osiąga się nie poprzez tradycyjne przekroczenie linii mety, tylko poprzez przebiegnięcie i ucałowanie kamienia. W dobie COVID-u to nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, widziałem, jak to wygląda. No, François był pierwszy, więc miał łatwo, potem kolejni. No, jak jest, tak jest. W każdym bądź razie Dehaene wygrywa. Jest to na pewno ciekawy rezultat. Z drugiej strony Badwater, jeden z najtrudniejszych biegów ultra na świecie. Są skrajniejsze, są trudniejsze. Ten jest taki dość mocno legendarny. W 2019 roku wygrywa Polka Patrycja Bereznowska. I ty kilka dni temu pytałeś mnie, czy tegoroczna triumfatorka Sally McRae poprawiła wynik Patrycji. I tutaj no, z dużą dumą możemy powiedzieć, że nie, bowiem Sally przybiega po 30 godzinach 48 minutach. Patrycja Bereznowska dokonała tego w 24 godziny i 13 minut. Nie mam pewności, czy trasa była dokładnie taka sama. Niemniej jednak w Badwater wyróżnia się rekordy bite w momencie, kiedy start jest późno wieczorem i lub wcześnie rano,
No bo przy skrajnych temperaturach dochodzących do 50 stopni Celsjusza, to czy pierwsze godziny biegniesz w względnym chłodzie, ma znaczenie. Wynik Patrycji, jak i Sally McRae był osiągnięty w momencie, gdzie startowały późno wieczorem, więc to podkreśla, że mimo że Sally McRae jest zawodniczką powiedzmy z elity z Nike'a, jest zawodniczką profesjonalną, no to do Patrycji straciła dość dużo. Patrycja też jest zawodniczką profesjonalną. Tak, tak, tak. No ale chciałem tylko właśnie podkreślić, że jej wynik jest całkiem wybitnie dobry. Ale druga ciekawostka, to miejsce drugie zajmuje Norma Roberts z Kanady. Ona przebiega 3 godziny później. Okay. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodniczka ma 60 plus 60 lat. Nigdy nie jest za późno na karierę ultra. Co robiłaś na emeryturze? No ja przekopałam tam grządki, nowe kwiatki zasadziłam, a ty? No a ja biegłam 60, ile tam jest? 80? Nie więcej. Ile kilometrów? Tam prawdopodobnie jest 135. 135 mil. 135 mil w upale 60-stopniowym i mogłam biec tylko po białym pasie, bo asfalt był tak gorący, że się buty topiły. No właśnie, a propos Badwater, są bardzo ciekawe filmiki, które pokazują, jak ludzie sobie radzą. Dużą rolę na pewno w tym biegu odgrywa support, który jest nieoceniony. Tak. Kasia mówi, że nieoceniony jest support Maćka, to w biegu Badwater ten support jest jeszcze po 3-krotnie cenniejszy niż tradycyjny bieg górskich na dystansach ultra. To tyle, co chciałem powiedzieć a propos biegów ultra. Zgrabnie i powabnie? Bardzo, bardzo powabnie. Przepraszam, Maćku. Nie wiem, czy zgrabnie, ale na pewno powabnie. Dziękuję za jakieś tam delikatne teraz słowa. Teraz przechodzimy do lekkiej atletyki, czy lekkoatletyki. Lekkoatletyki. I dzisiaj porozmawiamy sobie najpierw o Mistrzostwach Europy U20, czyli Mistrzostwach Europy Juniorów. Były jakiś czas temu, natomiast myślę, że warto o nich wspomnieć, bo wspominaliśmy... Co? Miod dla Majchusz jesteś dzisiaj. Co się śmiejesz ze mnie? Widzicie? Ale weź już mów normalnie. Mati, ile Polska zdobyła medali na Mistrzostwach Europy U20? No mniej niż 10 na pewno. Zgadza się. Dobra odpowiedź. Maciek, ile zdobyła medali? Ja trafiłem. 8. Brawo, Maciek. Widać, kto jest większym ekspertem od lekkiej atletyki. Psychofanem. Czyli ja jestem tylko fanem. Polska zdobywa 8 medali, 3 złote, czyli... Mówimy o Mistrzostwach Europy Juniorów. Tak. No to na pewno zdobywa to Kornelia Lesiewicz. Zgadza się. Maciek, ja jedną osobę powiedziałem. Dobra, mów. No i mów dalej. Pani też. Kornelia Lesiewicz to jest na pewno 400 metrów mocny triumf. Jakbyś mi jakoś podpowiedział. No, 800 metrowiec. Ojejku, przepraszam. Krzysiu Różnicki, ale tutaj warto wspomnieć, że jak Krzysiu Różnicki, to przede wszystkim Kacper Lewalski, który zdobywa srebro. Teraz mi się w ogóle przypomniały te mistrzostwa, teraz mogę opowiadać. Dodatkowo mamy złoto i rekord Polski w młocie męskim. Tak. Zawodnik o nazwisku Piłat. Piłat. Teraz mi się już wszystko w głowie poukładało. Umywa ręce i zdobywa złoto. Co nas bardzo cieszy. Kolejny srebrny medal zdobywa Mateusz Kołodziejski z Bydgoszczy, skoku z wyż. Bardzo ładny, bardzo widowiskowy pojedynek z Izraelczykiem, który opuszcza wysokość chyba 2,18 i skacze 2,25. I niestety skacze. Niestety skacze, natomiast warunki chłopak ma naprawdę na wysokie skakanie, bo jest wysoki, chudy, taki typowy skoczek z wyż. Jak myślę skoczek z wyż, to właśnie mam przed oczami takiego mężczyznę, co jest? No ja mam, jak myślę, skok z wyż, to po tym, jak mi wielokrotnie tłukłeś, mam tylko Mutasa Barsiego. Mutasa Barsima. Barsima, Mutas Barsim. A, no to tak, no tak się... Mutasa Barsima? Tak. Okej, okay. I srebrny medal też zdobywa Weronika Barcz na 100 metrów przez płotki. To się robi taka nasza dyscyplina, bo... Nasza konkurencja. Bo na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zdobyliśmy 2 medale w damskim i tutaj również w damskim, bo Marika Majewska dokłada brązowy medal na 100 metrów przez płotki i na 400 również mamy w eliminacjach poprawiony rekord Polski, a w finale brązowy medal. Coś chciałbyś dodać? Chciałbym dodać, że cieszy mnie fakt, że Tallinn w bardzo krótkim czasie od rezygnacji z Bergen, z organizacji jednego czempionatu, ogarnął zarówno Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, jak i juniorskie.
ogromna chwała, bo dzięki temu juniorzy, którzy nie pojechali na igrzyska, mieli okazję do zdobywania medali, no i kilku Polaków. Dzięki temu na pewno spora satysfakcja. Stypendia, szkolenia, gdyby tych mistrzostw nie było, no to... 1/4 miejsce w sztafecie w 400 stawianej w gronie faworytów. Ale co chciałem powiedzieć, bo powiedziałeś o tym Tallinie, że chylisz czoła, bijesz brawo. Natomiast ja rozmawiałem teraz na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski z Sebastianem Urbaniakiem, który reprezentował naszą reprezentację na dystansie 400 metrów przez płotki. I to się potwierdza, co on powiedział, że... No i tu cytuję, że oni chyba Polaków nie lubią, bo Polacy zawsze mieli albo pierwszy, albo drugi tor na sztafecie. Mieliśmy na juniorach, mieliśmy pierwszy tor na 400. Sebastian w eliminacjach, mimo że miał drugi wynik w swojej serii, biegał z pierwszego toru na 400 metrów przez płotki. Ania Gryc również biegała z pierwszego toru na 400 metrów przez płotki. I chciałbym tutaj teraz naprostować, że w biegu na 400 metrów najgorszym torem zdecydowanie jest właśnie ten wewnętrzny, co jest odwrotnie proporcjonalne do biegów długodystansowych czy średniodystansowych, no bo tam tak naprawdę ten pierwszy tor jest najbardziej eksploatowany, tylko po prostu na tych czwartych, piątych torach, czwartym, piątym, szóstym i tak dalej, torze te łuki są dużo łagodniejsze i zawodnik dużo łatwiej może rozwijać tą wyższą prędkość, nie ma po prostu tego momentu, takiego zmiany rytmu i tak dalej. Także tu jestem taki w stanie się przychylić do tego. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale rzeczywiście jakbyś zwrócił uwagę na to, to rzeczywiście Polacy biegali zawsze z najgorszych torów. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby po Igrzyskach Olimpijskich lubili nas troszkę bardziej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jakby Piotrek Małochowski, któremu bardzo kibicuję, zdobył złoty medal, on jest podopiecznym Estończyka Gerda Kantera. Którego syn zresztą... Nie, to nie Alekna. Przepraszam. Alekna. No. Tak. To mam nadzieję, że będzie ta sympatia większa. W każdym razie tak próbuję sobie znaleźć jakąś analogię, dlaczego mogliby nas nie lubić i nic mi mądrego nie przychodzi do głowy. Nie wiem, też się zastanawiałem na ten temat, ale nie mam pomysłów. Natomiast wracając do Mistrzostw Europy, wybrałem sobie 3 występy niepolskiej reprezentacji, jeszcze dodatkowo. Z juniorów. Tak. I to była Rashida Adeleke. 100 i 200 metrów, złoty medal. Irlandka, czarnoskóra Irlandka. Bardzo dobry występ. Od początku w eliminacjach pokazywała tak naprawdę swoją taką przewagę fizyczną, przygotowania i tak dalej. Później Sasza Zoja, który zresztą jest takim fenomenem, bo swego czasu miał rekord świata juniorów młodszych w skoku o tyczce i na 100 metrów przez płotki. No i on również triumfuje z wynikiem 13.02 na płotach. W tyczce i na płotach? Tak. Właśnie dlatego jest fenomenem. No to tak, no to potwierdzam. 13.02, bardzo dobry wynik. Poprawiony rekord imprezy. Rekord Europy nie, bo 12.99 również należy do Francuza. Co ciekawe, nasi komentatorzy oczywiście nie bali się omieszkać to, że to jest Francuz, ale on pochodzi z Australii, więc na pewno dlatego tak szybko biega. Z Australii? Tak. Ale jaki to ma związek? Nie ma żadnego związku, więc znowu nasi komentatorzy wspinają się na wyżyny absurdu i zarzucają mu to, że dlatego, że jest z Australii, dlatego tak szybko biega. Natomiast takim moim największym smaczkiem, który mógł przejść bez echa troszkę, był występ Axela Wanga Christiansena, 16-latka na 3000 metrów z przeszkodami, który od początku do końca biegnie sam, od początku do końca dyktuje tempo, biegnie, kończy z wynikiem 8:42.75, 16-latek. Przypomnijmy, że medal złoty na Mistrzostwach Polski dawał wynik 8:54. Delikatnie poniżej 9. Więc niesamowity, odważny bieg. On przegrywa na ostatniej prostej z Hiszpanem, faworyzowanym zresztą z liderem tabel. Tylko że Hiszpan był od niego 2 lata starszy, bo on był drugi rok juniora, a to był drugi rok juniora młodszego, więc 16-latek. Więc no, byłem pod bardzo dużym wrażeniem, natomiast ja lubię takie historie, bo zwłaszcza na Mistrzostwach Europy ta lekkoatletyka, mam wrażenie, ma taki dziewiczy charakter, że tam nie ma kalkulacji, tam nie ma takiej chłodnego podejścia do tego biegu, tak jak na przykład mamy już to w biegach młodzieżowych, że one są rozgrywane na końcówce. Natomiast tam duża doza takiej radości, takiego polotu i tak dalej, chociaż z drugiej strony
Krzysztof Różnicki i Kacper Lewalski, bardzo duże doświadczenie. Wydaje się, że nie chcę używać tego słowa, że profesor i tak dalej. Nie, nie możemy. Ale niesamowity bieg. Krzysztof dłuższy finisz, Kacper walka do końca. I fantazja na końcówce. I jeden i drugi pokazuje charakter do biegania i jeden i drugi pokazuje to, że nasze obawy o męskie 800 metrów dyktowane przez brak występu na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy mogą zostać rozwiane, bo za dwa lata, bo nie w przyszłym roku, bo właśnie, to są, przypomnijmy, pierwszy rok juniora, czyli mają jeszcze rok w kategorii juniora. Oni będą naprawdę, myślę, że przyszłością polskich 800 metrów i to naprawdę ma sens. Krzysztof ma drugi wynik na świecie na 800 metrów. Przegrywa z niebyle kim. Przegrywa nie z byle kim, bo z Brytyjczykiem. Z tym, że warto przypomnieć, że Brytyjczyk jest kontuzjowany i jego występ na Mistrzostwach Świata w Nairobi stoi pod znakiem zapytania. Więc wolałbym, żeby Krzysiek jednak wygrał w uczciwej walce, ale jak nie przyjedzie Brytyjczyk, też nie będę płakał. No, powiem tak, no jest młodszy, więc ma jeszcze rok. Ja głęboko wierzę, że trener Król miał rację co do niego, że on się będzie rozwijał spokojnie, że to, że nie pojechał na igrzyska w tym roku. Za 3 lata sprawdzą się słowa trenera Króla, który... Króla młodego. Tak, 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 nie trenera Zbigniewa Króla. I faktycznie za 3 lata ten rozwój sportowy będzie szedł cały czas do przodu i wtedy będziemy emocjonować się już nie tylko Mateuszem Borkowskim, Patrykiem Dobkiem, tylko właśnie Kacperem Lewalskim, który mam cały czas wrażenie, że trafił w trudny okres z 800, bo biega fenomenalnie, bo to też trzeba oddać, że biega na bardzo wysokim poziomie. Zdarza się tak, że też bije rekordy Polski, które niestety Krzysztof... Bije również w tym samym biegu, Krzysiek. Krzysztof, więc to jest niefortunne. Fortuna, niefortuna, taki jest sport. Tak, były takie czasy, których na przykład był taki zawodnik jak Chromik, który również miał bardzo dużego pecha, że urodził się w czasach Krzyszkowiaka. Także zdarzały się takie historie, ale tak jak mówiliśmy już nieraz, że jeżeli jest jeden, dwóch zawodników, to wtedy od razu ten poziom cały jest pchany do przodu, bo mamy również zawodnika, który nie wszedł do finału i jest to zawodnik o takim dźwięcznym nazwisku Wyderka, więc również kolejny... Maciej Wyderka, tak, dobrze kojarzę. Maciej Wyderka, który dobija się również bardzo mocno do tej czołówki europejskiej na 800 metrów, no i Filip Rak, który na 1500 metrów kończy na 6. miejscu rywalizację. Myślę, że... Nie, jestem też fanem Filipa. Myślę, że jeszcze zabrakło mu troszkę doświadczenia, bo jednak Krzysiek ma dużo większe doświadczenie w tych biegach takich na poziomie europejskim, w dużej stawce, więc również trzymam kciuki, ale w samych superlatywach nie chciałem się wypowiadać. Według mnie duże rozczarowanie sztafeta wcześniej wspomniana 400. Duże rozczarowanie występ naszych sprinterów, czyli Jakuba Pietrusy. Widziałem ten bieg na 100 metrów. No i rozczarowaniem jest też również brak żeńskiej sztafety w finale 4x400 metrów. Trenerzy ustalili tak jak mogli, natomiast ja mam troszkę, może nie do zarzucenia, ale jednak Kornelia jeszcze nie umie biegać tak, jak robią to nasze 400 metrówki, że w eliminacjach czy w półfinale potrafią zluzować, czyli zwolnić po prostu, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, spojrzeć na telebim, upewnić się, że wejdą. Kornelia każdy bieg biegała na maksa i myślę, że to również miało wpływ na to, że ona nie wystąpiła w eliminacjach do sztafety, a jeżeli Korneli zabrakło w eliminacjach do sztafety, no to jeżeli zawodniczka biegnąca na zmianie lotnej robi wynik w okolicy 57 sekund... 5 sekund gorzej niż Kornelia. To jest dużo, to z takim bieganiem niestety nie mamy prawa wejść na Mistrzostwach Europy do ścisłego finału. No i... No ja się zgodzę z tobą a propos Korneli, bo no, chociażby przykład taki, że w eliminacjach miała lepszy wynik niż w finale. Tak, nie miała tam zbytnich rywalek, co prawda, no, ale pytanie... Nie, ona w każdym biegu odstawiała rywalki w eliminacjach i w finale o bardzo, bardzo duży dystans, więc to ostatnie 30-40 metrów to mogło już być luzowanie i zwalnianie, więc taka wskazówka dla Korneli. Trenersko. No może być trenerska, to prawda, nie takim najbardziej donośniejszym głosem, ale trafnym. Tak, takim trochę młodzieńczym głosem. Natomiast warto również wspomnieć, dotarłem do takich ciekawostek. No dawaj. Że na Mistrzostwach Europy wystartowało, to były najliczniejsze Mistrzostwa Europy
młodzieżowe i juniorskie. O 100 osób więcej startowało niż w poprzednich latach tych rekordowych. I co ciekawe, również rekord pod względem oglądalności Mistrzostw Europy, bo Mistrzostwa Europy oglądało U23 150 tysięcy ludzi w kulminacyjnym punkcie. To bardzo dużo. A na Mistrzostwa Juniorów oglądało 180 tysięcy ludzi. Więc sumując te dwie cyferki, wychodzi 320 tysięcy widzów zgromadzonych przed telewizorami. Można, nie można tego sumować, bo myślę, że to się... Na pewno. Jakby, ale no, to są, myślę, pokaźne numery. Ja, liczby. Ja się zgodzę, no bo 150... Teraz liczby czy cyfry? Zawsze mam ten problem. Liczby chyba. Liczby. 150 tysięcy osób, no to ani z rodziny, ani z trenerów, no nie okulasz tego, więc to znaczy, że musiały być osoby nie bezpośrednio związane z zawodnikami, tylko osoby chcące to śledzić. To raz, a dwa, że to były transmisje dostępne prawie tylko w internecie, więc ta osoba musiała wejść, chcieć, odpalić link, włączyć to, kliknąć odpowiednie miejsce i to włączyć, także no cieszy mnie to. Oczywiście, że tak. Zresztą to też widać było po KP Sporcie na Mistrzostwach Polski w Poznaniu, że ta oglądalność jest naprawdę całkiem spora, jak na lekkoatletykę. Tak. Nie w wydaniu tego, że to leci w TVP, no i ludzie oglądają często tak, no nie oszukujmy się, bezwiednie. Jest niedziela, ktoś idzie robić obiad, obiera ziemniaki, puszcza tą lekką. O, jest sport jakiś. Nie do końca jest świadomy, a jak tutaj, tak jak mówisz, jak ktoś wchodzi w internet, klika w link, no to jest duża szansa, że robi to świadomie. Podobnie młodzieżowe Mistrzostwa Polski, myślę, że też mogą się poszczycić niezłą oglądalnością, bo kulminacyjny punkt 9 tysięcy osób. To też jest nieźle. No to, że w Suwałkach był internet, to cieszy przede wszystkim. Był internet. Był internet, była pogoda i była bardzo szybka bieżnia. Myślę, że mogę od razu wspomnieć, nie będę mówił o całych mistrzostwach, bo chciałbym później porozmawiać troszkę o Tokio i o tym, co się dzieje przed Tokio. Dobrze. Natomiast cieszy powrót Klaudii Kazimierskiej, dublet na 800, dublet 800-1500 w mocno obstawionych biegach, bo biegała Eliza Meger, biegała... Kto biegał? Beata Topka biegała. Jeszcze powiedz mi na 800. Przede wszystkim, ja tylko wtrącę zanim ten, to powiem, że Eliza Meger, mistrzyni Polski na 1500 metrów seniorska, więc... Piąta na Mistrzostwach Europy. Właśnie, więc to nie jest tak, że nie było z kim biegać. Koczanowa. Aha, jest ten... bo ty chciałeś powiedzieć tak, Margarita Koczanowa. Margarita Koczanowa, z którą wiąże się również historia dotycząca Mistrzostw Europy. Mati, ty chciałeś o tym wspomnieć. Chciałem o tym opowiedzieć, bo to jest... No, zasadniczo jest bardzo smutna historia, bardzo... Niezręczna, bowiem zawodniczka pochodząca, jeśli dobrze pamiętam, z Białorusi, pojechała na Mistrzostwa Młodzieżowe do Mistrzostwa Europy do Tallina. Była akredytowana, była zgłoszona. W Tallinie okazało się, że nie spełnił Polski Związek wszystkich formalności, nie została dopuszczona jako reprezentantka Polski. No i oczywiście, no, biorąc pod uwagę, co się działo z Polskim Związkiem Pływackim, jakby skala akceptacji podejść administracyjnych generalnie się przedłuża, ale to jest o tyle dziwne, że ona nie mogła wystartować jako Polka na zawodach międzynarodowych, a w tym roku biegła w Mistrzostwach Polski, a była obrończynią tytułu, czyli już w zeszłym roku reprezentowała klub na Mistrzostwach Polski, została mistrzynią Polski i przez rok, co najmniej, prawdopodobnie trwało to dłużej, podopieczna trenera Króla. Starszego, tego... Zbigniewa. Dokładnie. Tego Króla, od Patryka Dobka. Między innymi. Tak. Więc tutaj to jest ciekawe, że przez tak długi okres czasu coś się tam w tym związku wydarzyło niedobrego, że dziewczyna jedzie na marne, no i to jest taka mniejsza trochę skala niż w Pekinie z naszymi pływakami, ale jednak jedziesz do... W Tokio. No w Pekinie, w Rio de Janeiro ostatnio było z Konradem Czerniakiem, ale to nie o pływaniu dzisiaj mowa. No bo związek wydaje pieniądze na przelot, na różnego rodzaju zakwaterowania. Zawodniczka jest na pewno przygotowana psychicznie, fizycznie, a dostajesz taki strzał, będąc już na miejscu, no to... No nie jest to przyjemne, więc tak, jeśli mowa o zawodniczkach na 800, to była właśnie obrończyni tytułu, która no nie obroniła, bo zdobyła go reprezentantka Wektry Włocławek, Kujawsko-Pomorskie, Klaudia Kazimierska. Tak, a drugim takim, w sumie dwoma biegami, o których chciałbym wspomnieć, to był na pewno bieg na 200 metrów Patryka Wykroty i Łukasza Żoka. Łukasz Żok zwycięża z czasem 20.84. Patryk Wykrota, reprezentujący poznański AZS,
zajmuje drugie miejsce podopieczny Michała Walczaka z Ostrowa. Poprawia również rekord życiowy 20:94. Co ciekawe, oni biegli przeciwległy wiatr. Właśnie, też chciałem to powiedzieć. Więc wiatr był chyba, z tego co pamiętam, plus 1,3. Minus 1,3. Więc jestem ciekaw, co by było, jakby im powiało tak jak na setkę, na którą również wygrał Rafał Pająk 10:34, Łukasz Żok 10:43, Patryk Wykrota 10:48. Również cała trójka robi rekordy życiowe. I co warto wspomnieć, po raz pierwszy w historii polskiej lekkiej atletyki 6 Polaków łamie 10:35, i to są Słowikowski, Kopeć, Olszewski, Pietrusa starszy, Pająk i Siuda. To niby cieszy, ale wiemy, że Remek Olszewski nie będzie biegał w sztafecie. Natomiast ja już wczoraj rozmawiałem z Patrykiem i wierzymy w to, że to się odbije pozytywnie na igrzyskach w Paryżu. Za trzy lata. No i jest potencjał młodych chłopaków. No szkoda, że w Tokio no nie będziemy obserwować sprinterów. Ale jest jak jest. Tak jest, jak inne, nie inaczej. Tak, no to jak już zaczęliśmy mówić o Tokio, no to ja muszę się przebrać. Jestem z powrotem. Będziemy mówić o igrzyskach. O igrzyskach, które póki co nie idą dobrze, ale będą iść dobrze, jak się zacznie lekka atletyka. Mati, właśnie, mam do ciebie pytanie. Nie jestem przygotowany, bo na przykład z ciekawostek żadnych. 30 lipca zaczyna się lekka atletyka. I nasze dziewczyny, między innymi nasza rozmówczyni, dwukrotna zresztą, bo dwa razy dzwoniliśmy do Asi, będzie biegać o 2:45. Wstaniesz dla Asi? Zależy, kto tego słucha. Tak, wstanę dla panny Joanny. Czy nie pójdziesz w ogóle spać? Nie, wstanę. Pozwolę sobie pójść spać i wstać. Serdecznie chciałem pozdrowić panią Joannę w tym momencie, serdecznie niż zwykle. No właśnie się kładła spać, bo tak nam napisała. Dobrze, to tobie. Okay. Matthew Centrowicz, 3:49 na mile. To cię miałem zapytać właśnie. To nawet dobrze, że to zarzucasz. Oczywiście, że o tym wiem. Nie, ja cię chciałem zapytać, bo wiem, że ty wiesz, no. Tak, niezadowolony. A to był jakiś cyrk. Niezadowolony, a wiesz dlaczego? Bo chciał zrobić rekord stanu. To ja wiem, ale tam się wydarzyły jakieś cudawianki z tego, co gdzieś tam mnie doszły słuchy. A to nie wiem mi. Nic o tym, na ten temat. To opowiadaj, wiesz coś? Ja tylko słyszałem, że był jakiś cyrk z zegarem, że mu źle pokazywał i on nie był świadomy, że biegnie na taki wynik. A może? Może tak było. Tak właśnie było, dlatego też mnie ciekawiło i tam, że pacemakerzy szybciej zeszli. Z drugiej strony nie o tym, bardziej mówiłem w kwestii Marcina Lewandowskiego i prognostyk medalu Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów. Jakob zapowiedział, że będzie biegał 1,5 i 5. Tufik Maklufik wycofuje się z rywalizacji na 1500 metrów. Nie będzie w ogóle występował na igrzyskach. W ogóle? No to takie serduszko tak się złamane. Tak się dzieje. Jest naprawdę karuzela emocji. Ale nie chodzi ze śmiechu. Śmiechu też. Kartonowe łóżka. Kartonowe łóżka zdecydowanie powodują uśmiech na twarzy u naszych lekkoatletów. Powodują również uśmiech klapki do ubikacji wśród naszych lekkoatletów. Instrukcja obsługi kibelka przetłumaczona na polski. Na polski? Tak. Ale tak po polsku? Czy? Tu będę, jak będę o tych różnych rzeczach wspominał, będzie wam Damian wrzucał foteczki, więc na pewno będziecie wiedzieli. Nasi lekkoatleci znajdowali się na zgrupowaniu w miejscowości Zao Boadira. Bardzo ładna bieżnia, zielona bieżnia, wokół lasy i niedźwiedzie, radyjka rozkładane wokół stadionu, radyjka, które skrzeczą właśnie po to, żeby odstraszać te niedźwiedzie. O tym mówiły siostry Konieczek, o tym mówił Piotr Lisek. Na takim stadionie właśnie będziemy robić ostatnie szlify przed naszymi startami. Patrzcie, jak on wygląda. Tu nic nie ma, nawet żadnych trybun. Jest otoczony on lasem. Nic nie rozumiem. Ciekawa rzecz. Również dzwoneczki na stołówce i tak dalej. A dlaczego dzwoneczki? Właśnie, żeby jak idziesz, to dzwonić, żeby odstraszać niedźwiedzia. A cały czas to niedźwiedzia. Tak. Gosia Hołb, która wracając z treningu się przewraca i tłucze kolano. Jeśli myślicie, że człowiek może się skontuzjować na treningu, to bez komentarza. To nie. Po treningu widać był upadek,
kolano stłuczone. Siedzieć w pokoju i nic nie robić. Ja mam zakaz biegania, ale to pani powinna mieć zakaz w ogóle spacerów jakikolwiek. Na szczęście nic się nie stało, tylko stłuczone kolano, także lubię. To jest taki mały uraz, natomiast bardziej martwi uraz Justyny Święty, która z tego, co mi wiadomo, nie biega. Trenuje, ale trenuje tylko tak, jak może. Znowu jakieś problemy z naciągniętym mięśniem dwugłowym. W kwestii sztafety to się już odbija na prognozach, bo tak jak Amerykanie stawiali nas w gronie medali właśnie na 4400, no to automatycznie teraz USA Today wczoraj wrzuciło taką prognozę, że złoty medal będziemy mieli jeden i to zdobędzie go Paweł Fajdek. Dwa srebrne, czyli Piotr Lisek i Marcin Krukowski. Piotr Lisek tutaj, niektórzy mogą powiedzieć, że takie troszkę na wyrost, natomiast kontuzja Renaulta Villeniego niby już trenuje, ale wiemy jak to wygląda w social mediach, a wiemy jak to wygląda w realu. I to jest chyba teraz też czas i moment, żeby pokazać zdjęcie odcinka. Tak, a propos tyczkarzy. A propos tyczkarzy, a propos tyczki w zęby, no tutaj zdjęcie tyczkarza brytyjskiego, który na treningu skacząc przez gumę próbuje złapać tyczkę, tyczka niefortunnie mu się odbija w twarz i wybija mu 1,5 zęba. Tak, szkoda. Ale widać, że jest radosny chłop. Szczęśliwi zębów nie liczą. Tak, szczęśliwi zębów nie liczą. Natomiast wracając do tej prognozy, 3 brązowe medale Wojciech Nowicki, Anita Wodarczyk, Maria Andrzejczyk z żadnych konkurencji biegowych nie ma. Smutne. Smutne. Ja tylko jeszcze powiem, że Marcin Lewandowski, jeszcze jakbyśmy się uparli, to może zdobyć medale na dwóch. Znaczy nie, ja mówię akurat tutaj USA Today. Ja wierzę, że to USA Tomorrow. Tomorrow się napisze coś innego. I że życie będą się bić w pierś. I że życie napisze najlepsze scenariusze. No taka prawda, że sztafeta bez Justyny Święty Rzetycz, no to... Traci na jakości, nie oszukujmy się. Jest filarem, tak? Moim zdaniem jest kapitanką. Natomiast... Wszystkim. Nie, no myślę, że teraz siłą. Pani kapitan w ostatnim czasie zasługuje Natalia Kaczmarek. Ale w takim sensie mówisz wynikowo. Tak. No ale doświadczenie jednak stoi po stronie Justyny. Atmosferowicz, jak tak. Peszko jeździł zawsze ze Szwikadrą, tak? To taki Damian Czykier bardziej, którego... O, może to Damiana, jest moment na pozdrowienie. Do Damiana byśmy mogli zadzwonić, tylko że te różnice czasowe są fatalne. A to może jak wróci z Tokio? Może. Dobra. Z dobrym wynikiem. Jak zadzwonimy do Damiana, jak wróci z Tokio. Natomiast o czym jeszcze chciałem mówić? Co z tymi sztafetami? I ja rozmawiałem z paroma trenerami i oni mi przyznali rację, że oni się nie zdziwią, jak my będziemy mieli medal w mikście, a nie będziemy mieli tego medalu w sztafecie żeńskiej. Oczywiście ja za tą sztafetę trzymam kciuki z całych sił. Natomiast no... Chłopaki biegali sprawdzian, Kajtek Duszyński i Daro Kowaluk bardzo ładnie pobiegali. Darka również pozdrawiam, bo to jest mój kompan z pokoju. No widzę, jak, no, nie mówi się o wielkim Daro. Daro, co każdą laskę jaro, tak? Mój tata jest Daro. No, Maćka tata jest Daro. Mama wie. Ale biegali sprawdzian i naprawdę bardzo dobrze pobiegali w granicy. Nawet mówi się o tym, że była złamana granica 45 sekund. Nie wiem, czy to jest prawda. Jakby się ktoś zbliżył do rekordu Polski pana Czubaka. To rzeczywiście by było Kajtek był w życiowej formie i to potwierdził na Mistrzostwach Polski. W tej rywalizacji nie brał udziału Karol Zalewski, który szykuje się do startu indywidualnego. Więc no, nie zdziwię się, jak w mikście będziemy mieli medal, a niestety, czego bym nie chciał, nie będziemy mieli tego medalu w sztafecie żeńskiej. Przyznam, że nie patrzyłem w ogóle na składy mikstów i nie wiem, czy na przykład takie kraje jak Stany Zjednoczone, być może Wielka Brytania podchodzą z delikatnym dystansem do mikstów, no bo nie wierzę w to, że nie wystawią najmocniejszych sztafet właśnie na męskie i damskie 4x400. Chciałbym, żeby wygrali to nasi sportowo, a nie na zasadzie, że po prostu drugi garnitur. Nie, bo tak to... nie, na igrzyskach bardzo rzadko się zdarza, że w jakiejś konkurencji jest drugi garnitur. Miło by było. Jakkolwiek uważam medal biegowy, tu mam z tyłu głowy przede wszystkim półtoraka, byłby radosną wiadomością. Zdecydowanie, na pewno. Jak już mówiłeś o tym, że 30 lipca zaczynamy, to pierwszy finał medalowy to chód na 50 km. Tu mamy duże tradycje za sprawą Roberta Korzeniowskiego, ale tutaj raczej medal nie przyjdzie do nas. Natomiast ty chciałeś powiedzieć o maratonie.
już w kwestii ulicy. No, ale myślę, że warto wpleść to teraz, jak już jesteśmy przy Tokio, no to... Chciałbym powiedzieć, bo ten maraton, kurczę, no, zapowiadał się fajnie. Im więcej czytam tak naprawdę, to tym... No mi radości z tego mam. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie kibiców, robi się z tego trochę taką bańkę, pomimo tego, że zawodnicy będą biegali po szerokim terenie, po trasie 2,5 okrążenia. No, zegarka będzie. Sobie biegajcie. No i w tym wszystkim rozmawialiśmy ostatnio o tym, kto faworytem do medalu, no ale tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego, kto jedzie z Polski. Z Polski jedzie Team Asics, bardzo szeroki, czyli męski skład. Marcin Chabowski, Arkadiusz Gardzielewski i Adam Nowicki. Poparty w składem damskim w osobie Oli Lisowskiej z Asicsa, Angeliki Mach, można powiedzieć, chyba że wspieranej przez Adidasa. No i Karolina Nadolska, która... Wspieranej przez swojego męża, Zbigniewa Nadolskiego. Który na igrzyskach jako jeden z dwóch trenerów biegów maratońskich będzie wspierany również... Zawodnicy będą wspierani przez Jacka Kostrzebę. No tutaj parę dni temu głośna sprawa między innymi z tym, że nie pojedzie do Tokio Jacek Wosiek. Trener Jacek Wosiek. Którego pozdrawiamy. Oczywiście trener Jacka Wosiek jak najbardziej, jak najmocniej. No, smutna historia, ale tak jak sobie myślę i przyrównuję Polski Związek Lekkiej Atletyki do tego swego rodzaju korporacji, pewnego takiego związku, to niestety jeśli nie idziesz z falą, czyli robisz swoje, no to w takich kluczowych momentach, gdzie decyzje padają nie za sprawą wyników, otwartej dyskusji, otwartego panelu, to pewnie decyzje zapadają pewnie za zamkniętymi drzwiami, ustalają to trenerzy, którzy chcą. No i... Z drugiej strony równie dobrze nie jedzie na przykład trener Marcina Chabowskiego, chociaż on w sumie jedzie, bo on chyba sam trenuje, czy nie? Mówi się o tym, że jest konsultowany, że konsultuje się z trenerem Jackiem Wośkiem. Ja się zgodzę, bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że problem zaczął się w momencie, kiedy organizatorzy poobcinali miejsca dla działaczy i trenerów. Ale potem pojawiła się furtka i zmniejszyli ilość VIP-ów, czyli tych, których no, osobiście ja bym najmniej widział. O ile być może nie załatwiają tam spraw, które niosą dużo dobrego dla polskiego sportu. Czytaj Andrzej Duda, który był i przez to wszyscy nasi sportowcy przegrali. Tak? Przegrali gdzieby. No właśnie grunt, żeby jeśli jedzie VIP, to żeby robił tam pracę, czy nie wiem, załatwiał kontrakty, no jakąś współpracę nawiązał, a nie jechać na wycieczkę, bo tego byśmy nie chcieli. Wolałbym, żeby w to miejsce jechali trenerzy. I tak też było z trenerami, że ucięli VIP-ów, troszkę zwiększyli grupę dla trenerów. W tym gronie nie było trenera Jacka Wośka, jedzie trener Nadolski, trener Kostrzeba. Pod względem osoby, która ja nie... No i trener blokowy, tak? Trener Kęcki. Rolbiecki, przepraszam. Tak, z perspektywy mnie, który no, patrzy jako kibic, no nie jest to problem z perspektywy trenera Wośka, który no, prowadzi aktualną mistrzynię Polski. Świadomie nie mówię rekordzistkę Polski, bo cały czas wynik Oli Lisowskiej nosi znamiona gwiazdki w rekordach jako wynik nieratyfikowany. Jasne. Obecnie najlepszej maratonki w Polsce. Wiele lat pracy jako trener być może, czy nawet nie być może, należało mu się. Padły decyzje jakie są, taki jest związek. W parę to znaczy, trenerze trzeba będzie po prostu już mieć taką kartę przetargową, żeby nie było dyskusji. Mnie smuci to, że od razu są wieszane psy na związku. Nie chcę też stawać oczywiście tarczą, swoją piersią zasłaniać Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bo decyzje są różne. Natomiast no, często się zdarzało tak, że trenerzy mistrzów Polski czy trenerzy jakby liderów, nie wiem, polskich tabel nie jadą z nimi na imprezę docelową, no bo po prostu nie są powoływani. Bo za dużo by było trenerów tak naprawdę. Po prostu no, to by się robiło, że doszłoby do tego, że więcej by było trenerów niż sportowców, a tego byśmy nie chcieli. Po to są właśnie trenerzy blokowi. Wiadomo, że im wyższy poziom, no, tym bardziej trener by chciał jakby jechać z zawodnikiem. Natomiast taki przykład, no Dayton Ritzenhain nie będzie go w Tokio, a on również, on ma chyba trójkę albo czwórkę zawodników, bo przecież Alicja Konieczek w tym gronie się znajduje, Joe Klecker i tak dalej, więc no, są takie historie i tak się dzieje. Natomiast wracając do maratonu,
natrafiłem na kolejną prognozę, jeżeli chodzi o podium, i podium będzie się rozkładać na kenijsko-etiopsko-japońskie. Kolejny raz pojawia się Suguru Osako. Boję się, bardzo mocno trzymam za niego kciuki. Oczywiście trzymam kciuki za Polaków, no ale nie oszukujmy się, raczej oni o miejsca medalowe walczyć nie będą. Nie, ja tu mam wypisane miejsca, zaraz wspomnę, jak to wygląda. Natomiast wierzę w to, że Suguru da radę z tą presją i powalczy, bo naprawdę to jest dla niego, podejrzewam, był cel życiowy, żeby on pokazać się na tych igrzyskach w Tokio. Zwłaszcza, że no potężną robotę wykonał, bo ja go tak śledzę przez social media i przez te jego wyniki. Bo to jest ten, co biegał 2 razy 10 tysięcy metrów. Tak, 2 razy 10 tysięcy metrów, pierwsze 27,40, drugie 29 w butach. No takie tam. Nie, 28. No, no to i tak bieganie. Tak, ruchtanie. No ale nie można zapominać, według mnie, o Galenie Rapie, bo Galen Rap rzadko jest wymieniany w gronie faworytów, a miał medal na 10 tysięcy metrów, jak Mofarach zwyciężał, on dobiegał drugi. Miał medal w maratonie w Rio, jak zresztą Kipchoge wygrywał, on był trzeci, więc uważam, że Galen Rap wygrać maratońskie amerykańskie trialsy to nie jest przypadek, więc uważam, że Galen Rap trenujący pod skrzydłami Mike'a Smitha również włączy się do walki o medal. No właśnie, bo w perspektywie niestety polskich zawodników, to ja to mam wymienione, że Ola Lisowska 26 wynik wśród tych, którzy walczyli przepustkę, Karolina Dolska 50, Angelika Mach 51, Marcin Chabowski 74, Adam Nowicki 76, Arek Gardzielewski 81. Wiadomo, to są tylko suche liczby i one nie muszą do końca grać roli. Piątka zawodników to debiutanci. Jedną zawodniczką, która już posmakowała rywalizacji olimpijskiej, to oczywiście Karolina. Wtedy jeszcze Jarzyńska, teraz już Karolina Nadolska. Ona była w Londynie 36, 2:30:57. Ma najwięcej doświadczenia, o niej najmniej w mediach społecznościowych, bo dotarłem do 3 takich pozytywnych zdań polskich zawodników, mężczyzn. Wśród panie są bardziej sceptyczne, mniej takiego opowiadania o tym, jak to jest z treningiem. Marcin Chabowski, cytuję, wykonałem 95% planu, niech te 5% zostanie w sferze tajemnic. Arek Gardzielewski, jestem bardzo zadowolony z wypracowanej w ciągu ostatnich kilku miesięcy formy. Adam Nowicki, biegowo, już dawno nie czułem się tak dobrze w połowie lipca. Oby to się sprawdziło. Adam wrzucił, że dzisiaj w nocy będzie biegał 10 razy 400, czyli myślę, że jeden z ostatnich treningów. Myślę, że to będzie trening na prędkościach maratońskich, czyli raczej taki spokojny, podbudowujący. Natomiast wspominał o tym w swoich social mediach, że jest bardzo gorąco, że to nie jest jednak... On jest jeszcze, przypomnijmy, że oni są cały czas za obu Adira, bo oni dopiero dolecieli tam, bo w wiosce lekkoatleci mogą się znajdować tylko parę dni. Natomiast, co nas napawa optymizmem, to, że jednak nie jest aż tak źle, że te maseczki, że nie można wychodzić, bo lekkoatleci wrzucają sobie zdjęcia, tylko, nie tylko lekkoatleci, ja na przykład śledziłem zmagania skate'ów, czyli osób, które jeżdżą na deskorolce, i na przykład Leticia Buffoni z Brazylii, która myślę, że też by się polubił. Nie będąc fanem skate'u. Leticia Buffoni pokazywała się bardzo często bez maseczki, robiła sobie zdjęcia z innymi zawodnikami, między innymi z medalistką, 13-latką z Brazylii, srebrną medalistką. Więc może jednak w wiosce jest troszkę inaczej. No mam trochę nadzieję, że trochę zluzowali, no bo jak ja widziałem te wytyczne w stylu, że nie robimy zdjęć na podium, gdzie wszyscy zawodnicy stają na pierwszym stopniu podium, żeby się nie zbliżać do siebie, no to COVID COVIDem, ale takie... COVID COVIDem, ale kartonowe łóżka są, które budzą dużo kontrowersji. Asia Jóźwik wrzuciła do siebie na social media, że można jednak po nich skakać. A, że skakać. Skakać, tak. Więc łóżka coś tam wytrzymają, natomiast Asia podejrzewa, że ze swoją wagą nie byłaby w stanie zarwać tego łóżka. No właśnie, na przykład Konrad Bukowiecki jakby skoczył. Konrad Bukowiecki jakby skoczył, to mogłoby się stać dużo rzeczy. No i oczywiście bardzo fajnie Gianmarco Tamberi pokazuje swoje, swój pobyt w wiosce olimpijskiej. Ja tego gościa uwielbiam i uważam, że takich osób naprawdę lekkoatletyka na świecie, w Europie potrzebuje, bo na przykład dotarłem do takiego filmiku, zresztą dzisiaj go opublikował, że próbuje strzelić swoją akredytacją tak, żeby wcisnąć windę, bo nie chce się zarazić COVID-em, więc... No
Jest gość naprawdę niesamowity, pokazuje jak gra na konsoli i tak dalej, więc no bardzo go lubię. Bardzo go lubię i to jest naprawdę, mocno ściskam za niego, za jego występ kciuki, bo polskiego reprezentanta przecież skoków zwyż nie ma, więc moje oczy będą zwrócone bardziej w stronę Gianmarco Tamberiego. Ale jest polska reprezentantka Kamila Lisinko, to mamy kciuki jak najbardziej. Skacząca mama, jak to mówi. Sama o sobie. Mama. No, ja nie rozwijam wątku. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz tak na sprostowanie, bo wiele mówi się o tym, że najlepszy wynik w historii polskiego maratonu na Igrzyskach Olimpijskich to 9. miejsce Henryka Szosta. Jest to niestety, no chyba niestety, nieprawda. Ale wiesz dlaczego tylko 9? Bo wtedy nie miał karbonowych butów. A wtedy jeszcze był przeciwnikiem karbonu. Nie, wtedy był neutralny. Chociaż on tak z inna, bo jak jego zawodnicy biegą, to jest okay. Karbonu nie ma, no buty jak buty. Jak inni zawodnicy robią, to wtedy jest karbon najgorszy. Później nie, w sensie jego... no, się najlepszy, nie? Bo wtedy aha, no tak, dla niego najgorszy. Jak jego zawodnicy, to karbon nie pomaga, jak inni, to pomaga i to tak faluje. Nie? No zmienia, bo kobieta zmienną jest, nie wiem jak to widać też panowie. U Henia? Może Heniu też jest zmienny. Ja tylko jeszcze właśnie prostując powiem, że najlepszy wynik w historii ma Jan Churuk, który w pięknym roku 92 na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie był siódmy. W pięknej Barcelonie. Tak, Michael Jordan zdobywał złoto z Dream Teamem. Tak, 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 tak. Ale nie był to kosmiczny mecz, tak jak teraz obecnie w kinach, z LeBronem Jamesem. Polecam kosmiczny mecz. Widzicie, na innych sportach też się zmienia. No, więc Jan Churuk jest najbardziej utytułowanym. Czy to się zmieni po Tokio? Zobaczymy. Cytat odcinka pochodzi z wywiadu z... Michała Chmielewskiego właśnie z trenerem Wośkiem. Tak. TVP Sport. Nie, ale nie, tutaj nie wypowiada się trener Wosiek, tylko pan Kęcki. Tak, ale w perspektywie właśnie trenera Wośka. Oddaję głos. W perspektywie trenera Wośka, o którym mówiliśmy, czyli tu nie było żadnej złej woli. Na pewno również nie ma mowy o szkodzie dla zawodników. Jacek Wosiek nie jest gorszym trenerem. Cenimy go. Ale Jacek Kostrzeba, który będzie na Igrzyskach, zajmie się nie tylko Michałem Rozmysem, który biega na 1500 metrów, ale również maratończykami. Będą obsłużeni jak należy, to mi się nie podoba. Właśnie to obsłużenie był takim słowem jest... klucz, bo to tak znaczy, jest... w przypadku trenera Jacka to akurat spoko, ale jak to by był, nie wiem... No wiesz o czym mówię, no właśnie, nie? Dla mnie to było cudowne właśnie słowo. Jakby ktoś powiedział, sztafeta kobiet 400 zostanie obsłużona. Znaczy, przepraszam od razu Mariola, jak to zabrzmi seksistowsko, ale wiesz o co mi chodzi. Natomiast... A że jak ktoś ja bym jest... cię obsłużył, to byłoby mocno niezręczne. No tak. O właśnie. Jakby ja Mati był moim. Jak ja bym był twoim supportem na biegu górskim i bym cię obsłużył, no to wiesz. Dobrze, a że ktoś jest zmierzam. Niezadowolony, zawsze ktoś będzie. Niestety. Proszę pamiętać, że koniec końców to zawodnik biegnie, nie trener. Z jednej strony się zgadzam, ale pamiętajmy, że to jest dziennikarstwo. Dziennikarstwo na poziomie TVP. Oni też mogli to zrobić tak, żeby to wyglądało w sposób taki. To tego nie wiem, to od razu mówię, to jest po prostu wycięte. No mówię, to może być wyrwane z kontekstu, z wypowiedzi i to może budzić po prostu kontrowersje, ale dziennikarstwo... I budzi. Ale dziennikarstwo na tym polega, żeby budzić kontrowersje. My mówimy jak jest, ale też staramy się budzić kontrowersje. Obsłużymy nie naszych wiem. Widzów. Obsługujemy naszych widzów. Już 18 raz obsłużyliśmy naszych widzów. Jeszcze tylko 82 i będziemy mieli setną odsłonę. Setny zabaw biegów. Maciek już tutaj będzie przychodził z gromadką staszystów, dzieci może. Może będzie taka ten makijażystka. O. Niedawno ktoś pisał, kiedy dołączy do nas jakaś pani. Ja nie chciałbym teraz też zabrzmieć broń, bo to seksistowsko. Tak, na Instagramie, że przydałaby się pani. I teraz tak, jak to rozumieć? To już tak w ogóle z czapy, że co, że... Że ja wiem, że koszule brzydkie, ty nie masz w ogóle koszuli, ja mam taką, żeby było... Można mu powiedzieć, że jest brzydko. No, ja powiem tylko tyle. No, pani chyba na razie nie planujemy, bo mamy przystojnego, niesamowicie Maćka, który gdyby go pokazał przed kamerami, to robiłby robotę. Tyle chciałem a propos takich coś jeszcze pierdół, chciałeś pierdół. Powiedzieć właśnie? O ulicy? O ulicy chciałem jeszcze powiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich w Brisbane. Ale to jest... Taki temat szerszy, olimpijski. Po Los Angeles, kurde. Bo ulica jest tematem jałowym. Ciekawe, czy wtedy jeszcze będziemy nagrywać zabawy biegowe. Oczywiście, wtedy to już będą running, jak jest zabawa. Nie, fartlek. Fartlek, o Jezus. Albo, jak to było? Jak to się przekręci? Fartelek. Fartelek. Nie ktoś. Dobrze. Wiemy kto.
Tak, o ulicy chciałem powiedzieć jeszcze tylko tyle, nawet nie o ulicy, co o Igrzyskach Olimpijskich w Brisbane. Kilka dni temu padła informacja, że to australijskie miasto będzie gospodarzem 30. już chyba 5. Igrzysk Olimpijskich. Po Paryżu, Los Angeles będzie australijskie Brisbane. Jako drugie państwo Australia będzie gościła zawodników po raz trzeci. Oczywiście pierwszym krajem są Stany Zjednoczone, które gościły raz w Los Angeles, za chwilę po raz drugi w Los Angeles, no i na początku w 1904 roku gościły zawodników w St. Louis. To szybkie pytanie, w jakim mieście najwięcej razy były igrzyska nowożytne? No może w Londynie. W Atenach chyba. Nie no, w Atenach były dwa razy i w Londynie też dwa razy, 48 i 2012. Równo jest. Chyba, żeby brać może pod uwagę zimowe, bo gdzieś mogło... Nie, no zimowych w Londynie gdzie? W Hyde Parku bez górki zjechali. Jeśli miało być Igrzyska Olimpijskie w Krakowie, to mogły być też i w Londynie. No, co chciałem powiedzieć, bo temat mnie bardzo ciekawi, bo generalnie wybór gospodarzy Igrzysk Olimpijskich to jest ciekawa historia. Parę lat temu oczywiście propaganda polska donosiła, że będziemy startowali jako kandydaci do Igrzysk Olimpijskich zimowych, spełzło na niczym. No i doszło do tego, że w 2032 roku kandydatów nie było poza Brisbane w ogóle. Byli wstępni do Budapeszt, jeśli dobrze pamiętam, Zagłębie Rury w Niemczech, no ale finalnie został tylko jeden kandydat. I teraz tak, mówimy nie tyle o wyborze kandydata, co o akceptacji kandydata w formule troszkę innej, która ma zapewnić większą przejrzystość, bo wiele się mówi o tym i cały czas trwają dochodzenia prokuratorskie na temat wyboru gospodarza w 2016 i w 2008 w Pekinie. Nie, przepraszam, w Tokio i w Rio de Janeiro wciąż trwają dochodzenia w sprawie właśnie przekupstwa, łapówkarstwa. Jest to ciekawe. W tym przypadku nie było takiego tematu, bowiem Brisbane startowało jako jedyne w ostatniej etapie. Zostało wybrane, no i pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, no to zyski, straty, koszty organizacji. Tokio najpewniej będzie bardzo mocno deficytowe i potwierdzi to, co się dzieje ostatnimi laty, że wiele igrzysk wstecz, czyli i Rio, i Londyn, i Pekin, to już w ogóle w szczególności, ale tam były ukryte koszty, przynoszą duże straty, duży deficyt. I to, co kontrastuje niesamowicie z tym, co teraz mówię, jest fakt, że w prospekcie kandydata zadeklarowano, że spodziewają się, uwaga, 17 miliardów zysku po tych igrzyskach. Brzmi co najmniej nierealnie, właśnie rozważając, że ostatnie igrzyska olimpijskie, które przyniosły dochód, to można powiedzieć, że to był Barcelona 92, Atlanta 96. Od tego czasu raczej mówimy o dużych lub piekielnie dużych stratach, jak w przypadku na przykład Rio de Janeiro czy Pekinu. Tam nie dość, że było dużo korupcji, to było jeszcze bardzo dużo straty. No i tutaj Brisbane deklaruje 70 milionów zysku. Szacują koszty na 5 miliardów dolarów i z tego, co piszą w prospekcie, mają na tyle rozbudowaną infrastrukturę sportową, właśnie, że chcą wydać tylko na organizację 900 milionów dolarów z funduszów publicznych. Bardzo niewiele. No właśnie i to jest, myślę, to clue tego, ile zarobią igrzyska, bo tak naprawdę, jak pamiętamy, w Pekinie było wszystko budowane od podstaw, przecież to ptasie gniazdo, ten fantastycznie wyglądający z zewnątrz stadion w Pekinie, był budowany od zera i Chińczycy całą infrastrukturę budowali od zera, również w Rio było podobnie, więc myślę, że to jest podstawą tego, że jakby przyszli organizatorzy igrzysk w Brisbane mówią o tym w takim, a nie innym świetle, to pokazują, natomiast z doświadczenia wiemy, że Australijczycy robią dobre igrzyska. No i właśnie, dlatego też chciałem zmierzać, że robi się dobre igrzyska pod względem widowiska, ale jak donoszą, nazwijmy to fakty, czyli jak donosi historia, zarówno igrzyska w Melbourne w 1956, jak i w Sydney w 2000. Tak, dokładnie w 2000 roku przyniosły bardzo, bardzo dużą stratę ekonomiczną. W 1956 zaważyło to przede wszystkim na tym, że to były pierwsze igrzyska tak daleko oddalone od, nazwijmy to, Europy. Cywilizacji. Daleki był od tego, ale no, to były takie lata, gdzie lotnictwo i tak dalej. No właśnie, to jest to, że teraz ta logistyka jest na takim poziomie tak mocno rozwinięta, że teraz jeżeli kibic będzie mógł, w co wierzymy, że już wtedy będzie mógł, polecieć na igrzyska, to zrobi. I polski kibic, i niemiecki kibic, i francuski kibic poleci. Natomiast wtedy, na przykład w 2000, wylot do Sydney to były pieniądze, na które
nie było stać, no związki miały problem z uzbieraniem pieniędzy na to, natomiast no już nie mówię o zwykłym bytniewskim. Zwykłym ekipie z Racota na przykład. O, ekipa z Racota, albo no. Fanklub Anity Włodarczyk. Pozdrawiam. Tak. Ja się zgadzam, więc będzie na pewno taniej, ale no niestety, tak jak mówiłem wcześniej, no oba igrzyska, oba, 56, 2000, oba wydarzenia, oba czempionaty okay. olimpijskie przynosiły dużą stratę, zobaczymy, do 3 razy sztuka, wierzę w to głęboko. Ważną rzeczą jest też to, że podobnie jak Los Angeles, Brisbane dostało 11 lat od momentu, kiedy wie, że jest organizatorem, do momentu odbycia się tej imprezy, więc jest szansa, kurde, że się ogarnie. 4 dychy. Nie, to ja będę miał 4 dychy. A ja będę miał 41 dych. No. Ale a propos igrzysk, a propos olimpiady, miałeś słowo do Sofii Ennaoui. Tak, bo tutaj ostatnimi czasy rozgorączkowała się dyskusja na temat tego, czy olimpiada to jest tylko okres między 4-lecia pomiędzy igrzyskami. To jest fakt, tak było wzorcowo ustalone przed wieloma laty. I że igrzyska to jest moment kulminacyjny olimpiady, czyli okres oczekiwania 4-lecia na te igrzyska. Pierwotnie w czasach antycznych miało tyle istotne znaczenie, że na czas igrzysk przerywało się wojny. Teraz odpukać w większej części świata takich tematów nie ma. Tam, gdzie są wojny, to tak naprawdę... Te państwa są wykluczone często po prostu z rywalizacji. To raz, a jak jest wojna, to niestety każdy guzik się tym przejmuje. Ale nie o tym. Chodzi też o to, że niestety przez to, że ludzie nadużywali tego wyrażenia na przestrzeni ostatnich lat. Bo... Sofia, to do ciebie. Z pozdrowieniami oczywiście, no, ale oczywiście. Faktem jest, że niestety zostało to zaakceptowane przez Radę Języka Polskiego i olimpiada niestety poprzez zbyt częste użycie w sposób potoczny, czyli po prostu weszło do języka i jest też akceptowalne jako to, co mamy teraz w Tokio, czyli ten czempionat olimpijski. Czyli igrzyska olimpijski. Ale taka moja serdeczna prośba i zgadzam się z Sofią, żeby tego nie nadużywać, no bo tak jak mogło to wejść do słownika, to mogłoby wyjść i odróżniajmy, że olimpiada to okres, gdzie zawodnicy trenują, w tym roku wydłużona o rok. Igrzyska olimpijskie to to miejsce i ten moment, gdzie spełniają się marzenia lub też prysną. I tak jak kolejne szłem 4. I szedłem, nie miało być już. Wziąć i wziąć. No, to jest może nie aż na taką skalę, ale ucho lekkoatlety to gryzie. Tak. Bo tak samo Przemek Słowikowski również, któremu właśnie zwróciłem uwagę, ale w takim pozytywnym wydźwięku, że to już niestety zostało dopuszczone do takiego powszechnego użycia. On powiedział mi, ale jeżeli ktoś wie, to wie, if you know, you know. Ale ty mówisz, że już można mówić wsiąść? Nie, mówię o igrzyskach. A, myślałem, że ktoś zaakceptował, że można mówić wsiąść. Nie, właśnie się... Broń Boże. No to tak, no to masz rację niestety i mamy rację. Sofia ma rację taką życiową. No, ale... Także tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. 18 odcinek Zabaw Biegowych. Pierwszy odcinek, który odebrał mi głos. A ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mów, Mati. Bo jeszcze z tym Brisbane okazała się taka historia, że oni mają te igrzyska za 11 lat, a już mają podpisaną umowę z Coca-Colą, której jestem fanem. Który jesteś fanem? Cristiano Ronaldo nie jest fanem. Ja też nie jestem fanem Cristiano Ale Ronaldo. My nie mamy umowy podpisanej z Coca-Colą, więc Coca-Cola, jeśli chcecie podpisać z nami umowę... Coca-Cola, Pepsi, nasi chłopcy strzelą gola, Coca-Cola, coś tam Pepsi, nasi chłopcy są najlepsi, nieważne. A drugie to jest... Kole piją, Pepsi piją lepsi, a kole piją babole. To ja znowu takie z drugiej strony. Ale ty jesteś fanem coli, więc pewnie. Nie, ja tego nie co jest promocji w sklepie. Okej, okay, dobra, wiecie co? Mówię Coca-Cola, wiecie jak do nas napisać. Hashtag męski głos. Hashtag mam mutację. Przechodzę mutację. Z dowodem do sklepu. Ja życzę wam wszystkiego dobrego. I życzę pierwszego medalu polskiej reprezentacji na igrzyskach w obojętnie jakiej konkurencji, w obojętnie jakiej dyscyplinie. Może to być nawet, nie nawet, no jakby to było strzelenie do rzutków, na przykład bym się nie obraził. W darcie? No dart akurat nie jest... Nie dart, strzelenie do rzutków. Strzelanie. Do rzutków. No niestety po sukcesach Renaty Małoróżeńskiej tak w strzelectwie... Mniejszy sukces, ale ja tylko chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć... Dzisiaj Iga Świątek odpadła. Odpadła niestety, a do niedzieli to jeszcze może się wiele wydarzyć. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że życzę wszystkim tym, którzy nagrywają, że jak widzą, że coś miga, to żeby nie przeklinać. O, można głupoty pleść, ja w ogóle jestem zwolennikiem głupot.
wszystkie spotkania kurwa zakończone 1-0-1. Oni po prostu chuj kładą, bo w tych warunkach za moment Sabalenka to przypierdoli, ponieważ ona tam jakąś absurdalną liczbę błędów już niewymuszonych popełniła. No jeśli ktoś jeszcze nie widział komentarza Eurosportu, to przeklinać do pewnego momentu chyba można, tam już było niesmacznie. Głupoty jak najbardziej mile widziane. Serdecznie pozdrawiam sport, Eurosport, światowy sport, Polsport. Kanał sportowy. Kanał, tak. I pana Krzysztofa Stanowskiego. A ja Tomasza Smokowskiego. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. Buziaczki. Widzimy się w następnym odcinku. Jo.